Słuchajcie, właśnie idę sobie do mojego domku i patrzę, tu nagle nie ma dewastatora. Nie ogarniam, o co chodzi, bo serio, dopiero co wchodzę na serwer i patrzę, nie ma tutaj tego dewastatora. Nie wiem, kto to mógł zrobić, ale ktoś go chyba tutaj ukradł, więc serio, będziemy chyba musieli go dzisiaj poszukać. Ja tutaj widzę tylko, że to jest po prostu wypuszczone, tutaj płotki zostawione nawet, serio, więc to musiało być stosunkowo jakoś niedawno. O kurde, i serio, nie ogarniam, co się wydarzyło, bo serio, to jest fajne takie zwierzątko, taki dewastator mieć. Takiego właśnie sobie tutaj przed domkiem, a tu patrzę, go nie ma, więc trochę lipa. Więc dzisiaj będziemy chyba musieli go poszukać. Nie wiem w sumie nawet gdzie iść, więc może tutaj jakoś, ale no... Kurde, on chyba niszczy liście, tak pamiętam, że po prostu on niszczył liście, więc popatrzę, czy tutaj nie ma jakichś zniszczonych i wtedy będziemy jakoś szli mniej więcej w kierunku. Nie no, nie sądzę, żeby ktoś go do miasta brał, przecież to byłoby totalnie bez sensu. Tak serio, serio, więc chyba nie ma co tutaj jak na razie iść. Pierw bym zobaczył sobie na przykład tutaj okolice jakoś domku Maćka, więc pójdziemy sobie skrótem tam. Cyk, 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 cyk. Tutaj musimy przebiec jakoś przez górę i wtedy dojdziemy właśnie do jego domku. On jest od tutaj już, od tam jakoś w góry. I cyk, 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 podbijam tam i za sekundę jesteśmy. Serio, tutaj musimy tego dewastatora dziś znaleźć, bo jak go nie znajdziemy, no to będzie jakaś masakra, bo... No ile on jest warty? Nie wiem sam, ale mega dużo na pewno jest taki dewastator warty. No i serio, tutaj patrzę i widzę, że go jakoś zbyt nie ma. Tutaj też nie widzę, żeby był dewastator. Tu są dwie świnki, więc no to nie jest dewastator. No to nie wygląda jak dewastator, co nie? Tutaj w tym domku też nic. Tam na górze może nie, no ale by nie wszedł. Tutaj nie ma szans. Dobra, poszedłbym gdzieś jeszcze dalej. Musimy zobaczyć, bo serio... Chcę zobaczyć, czy tutaj gdzieś ten dewastator jest. Nie, nie, jak dla mnie nie ma szans, żeby ktoś go mógł zostawić w mieście, tak? To byłoby chyba najbardziej bez sensu, co można zrobić. No serio. A ja cię... W ogóle nikogo nie ma nawet na serwerze oprócz mnie, więc to jest kolejna mega dziwna sprawa, bo przecież jak może ktoś wziąć dewastatora, jak nikogo nie ma? Serio. No chyba, że zrobił to wcześniej. Właśnie. Ej, czekajcie, czekajcie. Czy tu jest... Wow, jak on by tutaj spadł, to byłaby masakra, bo wtedy by już go raczej tu nie było, ale serio, może go powinniśmy jakoś poszukać bardziej tutaj. O, tu go nie ma. Ej, serio, on, czy on po prostu sobie tak wyparował, czy co, bo nie ogarniam. Sam, może gdzieś jest, ale ja o tym na pewno nie wiem. Serio, o ja cię... Gościu, musimy iść chyba teraz tą ścieżką w ogóle. Tak, tą ścieżką będzie chyba najlepiej teraz pójść. Wrócimy się do domku i jeszcze zobaczymy. Ej, tu jest sadzonka, tu jest sadzonka. Co tu robi sadzonka? Lol. Czekajcie. Właśnie, przecież... No ja tak, że jak się niszczy te liście, to wtedy coś spada. Lol, nie pomyślałem o tym, więc on tutaj może szedł, ale... Ale raczej jak już to w tamtą stronę by szedł, co nie? Chyba tak powinno być jak dla mnie. Ej... Ej, czekajcie, bo mam teraz jakoś jakby trop bardziej. Ej, serio? Serio, nie wiem, ale w każdym bądź razie, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i jeżeli napisze w komentarzu dewastator, to ja mu przypnę serduszko, ale jest jeden, jedyny warunek. Musi po prostu subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem. I wtedy to serio, serduszko leci i tyle, gościu. Dobra, ale teraz musimy szukać dewastatora, bo to chyba troszkę ważniejsze jest jednak. O ja cię, ej, serio, jak on mi tutaj gdzieś zniknął, to byłaby masakra, ale mam nadzieję, że tak się tylko nie stało, serio, proszę, żeby on tu gdzieś był. Właśnie, możemy użyć przecież dzwonu, żeby go łatwiej było znaleźć. To jest genialny pomysł, bo przecież on będzie widoczny przez to... Lol, to jest dobry pomysł, tylko potrzebuję dzwonu. Nie wiem, czy tu ktoś ma dzwon. Czy Abra ma dzwon? Nie wiem, nie wiem. Na pewno go mu oddałbym. Tak, muszę niestety ten dzwon pożyczyć, ziomek, ale serio. Później go oddaję, oczywiście, tylko muszę naprawdę znaleźć go, tego dewastatora, bo już się robi ciemno, a po nocy nie będziemy przecież go szukać, co nie? Dobra, uderzmy sobie. Ej, ja tu nie widzę żadnego dewastatora, jak nic. Tutaj tylko tamte. Zobaczmy, czy w ogóle ten dzwon nie jest może popsuty jakiś i tylko tak reaguje sobie po prostu, nie wiem. No to uderzmy tutaj, okej. Okej, działa. Tam jest pillager. Czyli działa dobrze, okej, spoko. Musiałem sprawdzić, czy rzeczywiście to działa, ale jak widzicie sami, jeżeli się uderzy w taki właśnie oto dzwon,
No to te dewastatory, pillagery, wszystkie inne różne tego typu rzeczy związane właśnie bardziej z tymi pillagerami EWK. Nie wiem, jak się ten mob nazywa, serio. Nie chcę po prostu teraz powiedzieć czegoś głupiego, więc uznajmy, że no, te takie stworki są jakby też pillagerami innymi. Dobra, a może tu w ogóle gdzieś poszedł, choć tutaj tak... No tutaj takie średnie miejsce by było, bo tutaj jest taka polana. Wątpię, żeby ktokolwiek chciał tutaj dewastatora dać, ale serio, jak na razie, ja nie widzę tu żadnego dewastatora. Na torze wyścigowym, kurczę, przejechałbym się nim, ale nie mam akurat samochodu przy sobie, no to, no nie ma jak. Może, ej, czekajcie, a co, jak on jest w tym prezencie? Zobaczmy sobie, ale nie, widzę już, że prezent jest otworzony, więc ten, i tak go tutaj nie będzie. No tak jak sądziłem, dobra. Nie ma tu nic, więc tak jak sądziłem, musi być gdzieś indziej. Tylko gdzie, serio, gdzie może być ten dewastator? No nie chcę go tutaj stracić. Może gdzieś o tutaj w okolicy, halo? No chyba nie, no chyba raczej nie. Lecimy dalej, musimy go znaleźć dzisiaj, bo jak nie znajdziemy, no to będzie jakaś tragedia. Bo jak można zgubić dewastatora, naprawdę? Naprawdę, Dobra, przejdę sobie może o tędy. Tutaj w ogóle była chyba kiedyś fosa. Tak, tutaj była na 100% fosa taka z lawy, ale teraz jej jakoś nie ma, więc nie wiem w sumie co tu się stało, ale okej. Idę po prostu tu dalej i zobaczmy, czy może gdzieś o tu jest ten dewastator jakoś. Czekajcie. Kurczę, to jest tylko pillager. Już myślałem, że to jest naprawdę dewastator tutaj schowany jakoś dziwnie. A to jakiś tam... Pilarz, naprawdę. Ej, a co to są za schody? Ej, a co jak ta... Nie, to jest po prostu niemożliwe. Przecież nie uwierzę w coś takiego, ale muszę to po prostu sprawdzić. Dobra, tutaj można wagonikiem wjechać, więc nie wiem, czy sobie nie pójdziemy po wagonik, bo tak będzie chyba nam szybciej. Cyk, 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 tu na górę jakoś lecę. Czy tu są wagoniki? Nie ma ich, serio nie macie wagoników. Maciek, masz jakiś wagon? Masz jakiś wagon, koleś? Ej, chyba Maciek serio nie ma tu wagonika jakiegoś zbyt, więc będziemy musieli tam na piechotę wejść, no gościu, ale to jest mega wysoko, serio. No dobra, no to lecę tam, cyk, 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 tylko czy jak ktoś tam by schował, nie, to nie ma sensu, to serio nie ma sensu, po co, nie no, to byłby najgłupszy prank dosłownie, jaki mógłby być na mnie zrobiony, bo schować mi dewastatora jakieś 100 kratek nad ziemią co najmniej. O ja nie, no, wkurzyłbym się na pewno jeszcze bardziej niż teraz, ale stąd będziemy mieli też dodatkowo dobry widok na całe tutaj miasto, więc będziemy mogli się też zorientować, gdzie ten dewastator może być. Dobra. O ja cię, myślę, że to jest już koniec, a to się okazuje, że dopiero nad chmury wchodzimy, więc jeszcze troszkę nam zostało. O ja cię, serio. Ej, coś tam jest. Ja już to chyba widzę. Więc jeżeli to jest dewastator, no to ktoś, kto to zrobił, no to naprawdę jakaś masakra. Choć nie, ja sobie przypomniałem chyba, co to jest za miejsce. Nie, niemożliwe, jak to jest to, o czym myślę, to... Nie, czy tu serio jest ten misiek? Czy tu serio jest ten misiek, a nie mój dewastator? Nie, no nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie, ja muszę to zobaczyć w końcu, bo może okaże się, że tam był misiek, ale teraz jest dewastator na przykład. O ja cię, ej serio, idziemy dalej, już to trochę nam zajęło, ale naprawdę tutaj jeszcze musimy wejść wyżej. Cyk, 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 no ja cię, jeszcze ile. Kurde, i naprawdę, ja już chciałbym być tam na górze, ale no, nie mogę tam szybko jakoś wejść, bo się tu idzie tydzień, co nie? Właśnie, co? Co tu są samochody wszystkie? Aha, dewastator w wózku jest, już jest jak coś. Aha, ja myślę, że lol, ej, tu jest chyba mój dewastator. Pasacik agenta. Ej, tu są wszystkie samochody. Lol, co ja odkryłem właśnie. Ej, nie sądziłem, że uda mi się to znaleźć, ale naprawdę to jest jakaś masakra. Będę tu jeszcze musiał wrócić.
I zaraz, czyje to jest? Dewastator w wózku już jest, jak coś. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba będę musiał teraz zejść tam na dół i zobaczyć coś. Nie, naprawdę nie ogarniam, co mam powiedzieć, bo tutaj... Co? Gdzie jest? Jaki wózek? O co chodzi? Co? Jaki wózek? Tak serio, o co chodzi z jakimś wózkiem? Nie ogarniam, ale idę tam na dół i muszę tego dewastatora jeszcze poszukać tutaj gdzieś w okolicy. Jakiś wózek. Czyli może on gdzieś pojechał o tam. O, ej, w sumie musimy chyba jeszcze tam pójść, ale nie wiem, czy on tam będzie, bo tam są chyba jeszcze jedyne tory, jakie są. Ale zaraz, czy ty mi się da dojechać tam? Ej, to jest dobre w sumie pytanie. Nie wiem sam, czy tam da się dojechać tymi torami. Raczej nie, ale zobaczymy. Chyba tak? Ej, nie mam pewności. Wydaje mi się, że nie, ale to jakoś mi tak nie pasuje nic. Serio. To się tak nie układa jakoś logicznie, tylko to jest... LOL. Ej, serio. W ogóle co ten tutaj zombiak robi? Ja chcę znaleźć dewastatora i to jest mój cel na dziś, a nie mogę tego zrobić, bo serio, ja go nigdzie tutaj nie widzę. Jak na razie tylko był jakiś napis, że dewastator jest w wózku i do tego znaleźliśmy jeszcze samochody wszystkie skradzione. To jest jakaś masakra, serio, bo te wszystkie samochody są mega dużo warte. Ja ich teraz nie biorę, bo po prostu teraz chcę znaleźć dewastatora, ale... No naprawdę, gdzie tutaj jest jakiś dewastator? Ja tutaj żadnego nie widzę, żeby tu w ogóle przechodził chociaż. Chociaż tylko po prostu przechodził, to nie widzę, żeby tu żaden. Kurde, ej, serio, jakaś masakra. Bo możliwe, że w ogóle on mógł jakoś zginąć już w dziwny sposób, niewyjaśniony. I to byłoby w sumie też trochę lipą, ale... O, ja cię nie... Musimy teraz pójść jeszcze chyba... po prostu do samego miasta i tam coś zobaczyć, bo tutaj to nie widziałem nic. Nic po prostu nie widziałem, żeby jakikolwiek ślad jego był. Jak tam na ścieżce były jeszcze jakieś ślady, to tutaj totalnie żadnego i to jest masakra, bo naprawdę no, powinny być tutaj jakiekolwiek. Halo, Dewastator, jesteś tu gdzieś? Jesteś? Kolo? I nie, no nie widzę go. Dobra, oddajmy może dzwon już Abrze. I idziemy szukać teraz jeszcze inaczej po prostu. Tutaj zobaczymy, czy w ogóle uda się chociaż go znaleźć, bo naprawdę już nie mówię o tym, żeby go doprowadzać tam do tego, ale żeby chociaż było wiadome, że on żyje i wszystko jest okej. Nie no, niemożliwe, żeby ktoś go tam zrzucił, naprawdę, bo to jest... To byłaby przesada. On, nie wiem, czy tu w ogóle mógłby wpaść, ale no jak tu wpadł, to on na pewno nie żyje, ale... No to jest taka średnia możliwość jak dla mnie. Jak dla mnie on jest zupełnie gdzie indziej, czy... Nie, no serio, po prostu nie wiem, co mam zrobić, bo nie wiem, gdzie on się może znajdywać, kto mógł go ukraść i dlaczego w sumie to zrobił. Sobie teraz pomyślę o najbardziej chyba logicznym wyjaśnieniu, bo ostatnio na serwerze jest intrus i... To chyba możliwe, że intrus mógł mi właśnie ukraść tego dewastatora. To jest chyba najbardziej możliwa rzecz. Ej, serio? Ej, serio, to jest możliwe, żeby to był intrus. Zobaczmy, czy może to nie był jeszcze Elvis, bo jak Elvis, no to tutaj gdzieś by było, ale on by tu nie miał nawet jak zejść. No właśnie, no tutaj nie ma możliwości, żeby zejść po prostu. Mógłby jak już jeszcze na górę chyba, no, ale go to też nie ma. O, ja cię, naprawdę, powinienem się lepiej zastanowić... Gdzie on może być, bo nie mam totalnie pojęcia. Powinien gdzieś być naprawdę tu w okolicy tego wszystkiego, a tu go nie ma po prostu, co nie? O ja cię i tutaj może sobie przejdę. Chciałem sobie przejść na skrót, a wychodzi, że w sumie dłużej mi to zajmie. Okej, jeszcze zobaczę tylko sobie może w okolicach toru wyścigowego, tak jeszcze raz tam przejdę, ale naprawdę, jeżeli go tam nie będzie, wracam do domu i kończę ten odcinek, bo to jest jakaś masakra, żeby tego dewastatora nie było, przecież on nie znika tak sobie po prostu, ktoś musiał to zrobić i ja się dowiem, kto to zrobił na pewno i jeżeli się dowiem, no to będzie musieć mi albo go oddać, albo odkupić takiego samego. Więc w sumie na korzyść jak dla mnie i tak jest, ale no, jednak trochę strata, że teraz go nie mamy i serio, to tak gorzej wygląda, pusta taka zagroda,
No, już był tutaj sobie ten wieprzunio, czy tam, nawet nie pamiętam, jak on się oryginalnie nazywał, bo na niego mówimy piesek po prostu, bo czemu nie? Czemu miałby nie być takim pieskiem bardziej? Dobra, lecimy jeszcze sobie tędy, zobaczymy, czy tam jeszcze... Nie, no myślę, że już to był Devastator, a to był Pillager, naprawdę, naprawdę, gościu, no, dumny jesteś z siebie, serio? Serio? No nie, no go aż trzeba tutaj wykończyć. Ty też. Jest mój Devastator! LOL! 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 To jest mój Devastator przecież. Co? On tutaj sobie był, oni go... Ej, ale muszę uciekać, bo on mnie teraz zabije. Ja już bym przekonany, że go nie znajdę za nic. Ej, czy to jest mój na pewno? Tak, to jest mój, ale on mnie zaraz zabije. Serio? LOL, jak to jest możliwe? Przecież... Co? Jak? Przecież... LOL, chodź tu do gościu, chodź. Idziemy do domu. Idziemy do domu teraz. O ja cię, on to niszczy wszystkie liście. Dobra, musimy je rozwalić, żeby on przeszedł sobie tutaj, bo... On jest dosyć duży. No to musicie przyznać, on jest tutaj duży. No ho, ho kolo. Ej, on chyba nie chce w ogóle iść, więc trzeba będzie... Kurde, tego drzewka no trochę mi jednak szkoda. Ale no co mam poradzić? Trzeba po prostu to tak zrobić, bo inaczej on tu nie przejdzie. Okej, cyk. W ogóle czemu on się nie chce ruszyć? Przecież on może tu sobie na luzie przejść. On musi mieć tory zniszczone czy co? Ej, nie ogarniam, naprawdę. On musi mieć... Tak, idziesz teraz, ziomek, dajesz. Tylko, że może... O kurde. Okej. Biorę te tory. Ej, on nie może teraz przy... Mam jeden HP. Nie, ja tu zginę. Wow. Serio, trzeba uciekać. Ucieka. Nie wierzę. Miałem... Co? Ej, co się stało? Ja tu zginąłem teraz. Ej, muszę lecieć po te itemki, póki one jeszcze tam są. Ale naprawdę, udało się nam go odnaleźć. Po całym odcinku szukania go, idę sobie po prostu przy drodze on był, no nie, no co za koleś, no gdziekolwiek indziej jeszcze bym zrozumiał, że sobie tam chciał coś, lepsze życie czy cokolwiek, ale no przy drodze, nie, koleś, wow, chill out, man. Ej, on serio tutaj się mega wkurzył teraz widać, ale go trzeba będzie tam zaprowadzić jeszcze do zagrody, a... Czyli w końcu żaden intrus, tylko po prostu mi ktoś... Co? Mi go pillagery uprowadziły? Nie, to jest niemożliwe w Minecrafcie, to musiał być ktoś. Dobra, musimy mu wykopać w ogóle wyjście, bo on stąd po prostu nie wyjdzie. On jest za gruby, żeby stąd wyjść. Dobra, lecimy. Cyk. W ogóle ja mam Silk Toucha? A, to jest Kill of Silk Touchem? No tak, to jest ten kill of. Dobra. Myślę, że go nie mam w ogóle przy sobie, zapomniałem tak totalnie, że taki kill-off mam. Dobra, rozkopujemy teraz to jeszcze bardziej. Przydałaby się jakaś łopata, bo wtedy już naprawdę on mógłby tutaj od razu wyjść. A tak to musimy to zrobić jakby o tak. Nie, kolo. Ty weź tutaj tak, nie szarżuj mi tu, proszę bardzo. Ej, nie, znowu zginę. I nie mogę na to pozwolić, bo ostatnio już mnie zabił ten dziomek, a teraz już nie chcę takiego scenariusza, że on mnie zniszczy, co nie? Bo to jest trochę średnie, jak on mnie miał zabić. Ja chcę mu pomóc, żeby on sobie do domku wrócił. Nie, ja tam idę gdzie indziej w ogóle, ten palgumę agent, co nie? Dobra, ale ty serio chyba powinieneś iść do mnie, tak? Dobra, czy teraz on ruszy tutaj? Chyba powinien iść dalej. Okej. Dobra, chodź tu ziomek. Hono kolo. Ej, on nie może pod tym przejść, już rozumiem teraz. Okej, dobra. I teraz lecimy na górę. Wow, mam pół HP. Ja raczej nie powinienem tak tutaj się z nim bawić, serio. Z nim trzeba raz a porządnie chyba iść, bo inaczej się nigdzie nie dojdzie. To jest... Ej, on mnie zaraz zabije, co nie? Dobra. I robimy to tak, i teraz biegniemy do domku, on chyba za nami powinien iść. Miejmy nadzieję, że trafi. Ej, chodź kolo. Dobra, biegnie już za nami, jest tuż za nami. Ej, musimy lecieć, bo on nas...
Ej, on jest chyba trochę takim zbyt dużym pieskiem, co nie? No, dajesz, 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 dajesz. Dajesz, dajesz. Czy on tu przejdzie? On tu nie może chyba przejść, co nie? Dobra, musimy chyba o tak zrobić. Okej, okay, jeszcze o tak. Jeszcze o tak. No dajesz, ziomek. Jomuś, no. Co ty, boisz się? Taki duży jesteś. Taki duży kolo. No ej, serio, on taki duży jest, a się boi przejść. No co za koleś. No, dajesz, dajesz dalej, no. Co ty? Ej, co on kombinuje? On przecież mógłby tu na ludziach przejść, a nie idzie. Wow, 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 dobra, może przejść. I koło mu się chyba nie chce, co? No, dajesz, do góry idziemy. Jomuś. No ruszaj się. No, 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 właśnie o tak, właśnie o tak. Ślicznie, ślicznie. Idziesz dalej, tylko weź mnie nie zabijaj, dobra? Dobra. O kurde, teraz będzie ciężej, bo trzeba to zrobić w ten sposób. Ej, on jest skubany jednak. On jednak wie, co powinien zrobić tutaj. On próbuje jakoś obejść to, żeby nie wchodzić do tej zagrody. O kurde, nie, nie, muszę przebiec, muszę przebiec. Musimy jakoś to zrobić, żeby on tam wszedł i mnie nie zabił jednak. Ty... Nie, gościu, gościu, on mnie ma na dwa hity, ja zginąłem już dwa razy na tym odcinku. O ja cię, ej, serio, on nam całą zbrojkę nie dość, że wykończy, to jeszcze będę się z nim męczyć przez pół godziny tutaj go próbując wprowadzić. Dobra, pobiegnę jakoś o tu, bo chcę trochę się jednak schilować może. Ej, daj mi się schilować, ziomek, ziomek, on mi nie chce nic dać, on naprawdę, on jest tutaj mega... Mega na mnie wkurzony. O, ej, 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 ale ja chcę żyć, ja chcę żyć. Wow, mamy jeden, dwa, dwa HP mamy i próbujemy jeszcze dewastatora wprowadzić gdzieś. To jest przesada jak dla mnie. O, no idziesz? Ej, on się chyba boi iść, co nie? Ej, on się boi iść? Czy, wow, 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 jak ty ruszyłeś nagle, tak nagle ty się nie robi, gościu, ja tutaj na spokojnie, a ty co, od razu leci, ej, ej, jaki zbuntowany jest on, ten, wow, 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 wow. Naprawdę, nie sądziłem, że to może być aż tak trudne, żeby jednego dewastatora wprowadzić po prostu do zagrody. Dobra, muszę ucieknę jeszcze na chwilę sobie o tu bardziej, bo chcę sobie coś zjeść. Okej. Okay. Okej, okay. Nie wierzę. On mnie znowu zabił. On mnie naprawdę No, no, chodź, 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 chodź. Ej, naprawdę, to jest jakaś masakra, bo ja nie mogę nawet do domku na luzie wejść, bo on i tak tutaj gdzieś biega ciągle. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz mamy jakąś szansę może. Dajesz, dajesz, dajesz. Ej, czemu on to obchodzi? On powinien tu wchodzić. Ej, nie, on... Ja już rozumiem kolesia, on mu się nie chce tu wejść. Dobra, wiecie co? Ja po prostu nie mogę już z tym wytrzymać, bo to jest jakaś masakra. Ja będę musieć sobie poradzić z tym już poza odcinkiem, ale serio, naprawdę, to było tak dziwne. W ogóle wiecie co, ja może troszkę odejdę Ej, on mnie goli nadal, dobra. Więc w taki oto sposób będziemy kończyli ten odcinek. Zginąłem na nim nawet nie wiem ile razy, ale jeżeli wiecie, to serio, możecie w komentarzu napisać. No i cóż, to byłoby na tyle. Ja byłem Agent X. Elo!